Emalia, na dzień dobry. Emalia i taki, patrzcie, bakelitowy przełącznik. No nie ma tego, ale w miarę kompletny. No fajny, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, znowu na wykopkach. Elegancko. Gwóździk. Gwoździ mam już troszeczkę, bo jak sobie tutaj teren uprzątałem, to magnesik poszedł w ruch. O tak właśnie. Także troszkę się tego już nazbierało. No ale co? Działamy dalej, nie? No coś mamy. Jest pierwsza parówka od Tarczyńskiego. Ale chyba nie ostatnia tutaj. O, proszę. Ogniwko łańcuszka? Chyba tak. Złota keta. Kurde, ale się ktoś po wsi nosił. Niezłe. Ale ptaki śpiewają, ja pierniczę. Tu jest miedziuszka, ale na nią jeszcze nie jest pora. No, teraz przyszła pora na takie cusik. Nie wiem co, ale jest. I leki. Aluminium. Ale tu patrzcie co leży. Kurde, to jest chyba z izolatora przyłącze. Mieć. Ha, pewnie, że mieć. Mieć albo nie mieć. No ale fajny kąsek. Piękny. O. No i na coś za chrobocę i już jest elegancko, nie? Podkowa. Co teraz? Jakiś gruby kaliber. A, uchwyt od bali. Ostatnio jeden wyjąłem. No to teraz pora na parę. Mam nadzieję, że on nie jest połączony z balią. Ale coś go trzyma. Jest. A, super. A to co? Kurczę. Tu jest złomik, a tu jest blacha cynkowa. A to są jaja. Cynk. Normalnie. Margaryna kama. I kwicał, kwicał i tyzdra. Co je twoje, to je moje. Co je moje, to nie ruszaj. Patrzcie, jaki tutaj idzie kąsek miedziany. O kurde. Ale pięknie. Aluminium. Tu jest miedziucha, ale jeszcze nie do wyjęcia. No. I takie piękne. Uuu, czyżby mieć? Mieć albo nie mieć, pewnie, że mieć. Pięknie. Widać? Piąta dziewięć. Śpiew ptaków. Patrzcie, co to jest. Aluminium. Jakby zmiażdżona pokrywka aluminiowej kanki. Tu jest uchwyt. No tak to wygląda. Ale to chyba nie jest wszystko. Coś mi się tak staje. Spójrzcie, jaka sztaba.
Ciemno tu trochę, no bo w końcu jesteśmy w kopalni. Patrzcie, jaki kąsek pyszny. O, jeszcze jeden uchwyt z bali. Troszkę inny. Kąsek. O. Idę po magnes. O, właśnie tak. No. Co to jest? Takie coś. A tu? Ha, kurde, patrzcie, co wyskoczyło. Miedziucha. Jakiś stycznik, przekaźnik. Cynk, tudzież alum utlenione. No, coś fajnego, to na pewno. No, pokrywka kanki. Przyszła, moi kochani, taka paczka niespodziewajka od Marka, Las bez śmieci. Pozdrawiam cię, Marku, i oczywiście dziękuję ci. Nie wiedziałem, co jest w środku do samego końca. A okazało się, że jest maszyna do pisania, sprawna. Takie piękne koziołki, widzicie? To jest niezłe. Fasolka jadalna z takim... No, Marek mi przysłał artykuł o tej fasolce, jej historię. Bardzo ciekawe. W przyszłym roku będzie zasadzona, bo w tym roku już nie będę się w to bawił. A do tego oczywiście masa rzeczy przydatnych. Nawet dla Mańka. Zobaczcie, co tutaj przyszło. Dla Mańka. No, nie wiem, czy Maniek będzie zainteresowany, ale jak nie, to jak to mówią, to się nie zmarnuje. Marek w ogóle ma taką pasję, że zbiera zrzuty, wiecie? No i stąd też, bo to wszystko jest przez Marka znalezione. No, jest mega. I jest też takie pudełko ciężkie z napisem prywatne. Dlatego niech zostanie to prywatne. A kartusze w ogóle z gazem przysłał. Mega się wstrzelił, bo będę coś z tym robił. Kupiłem, rozmawiałem z nim, kupiłem sobie palnik, kupiłem sobie jeden kartusz, będę miał już trzy i będę kombinował. Ale jak się już za to zabiorę, to wtedy będzie coś tam pokazane. Także Marek, bardzo, naprawdę bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam i lecimy dalej. Musztardóweczka. Super, cała. To co? O, jaki gigant idzie. A, kurczę. Coś wspaniałego. Taki Pręcisław. No i co wy na to? Pozdrołki. Z biedy w dodatku. Pozdrołki. Coś drgnęło. Głęboko była. Tu jest jeszcze coś, patrzcie. A, widły znowu. O, pod nim są takie kąski. Żeliwo. Słyszycie, jak ładnie brzęczy? Dobrze. A, ten dźwięk lubię. Cygaro kubańskie wyszło, ale tam jest jakiś znowu gruby kaliber. Tupka. Coś tam kort. Do tenisa. Ech.
No, tu jest jakiś Fest Kaliber. Moi kochani, tu też podkowa była. No idzie. O kurczę, ale to jest kaliber. Patrzcie, gościa. Ja nie mogę. Huch. Taki płat żelaza. O, jest miedziuszka. Super. Ciach. Co i rzęzi. Pyta mnie co. Chyba mamy to. Mamy to. Taki kąsek jakiś. O, patrzcie. Kołpak. No, takie rzeczy. Co my tu mamy? I dlaczego to jest podkowa? Takie coś i aluminium. Ładne kombo. Super. Pytanie, zagadka. Co to jest za grzyb? Tam jeszcze jest. Na wierzbie. No. Ale jest mega. Jest piękna, mi się też podoba. Super. Jak wiecie, piszcie. Dobra. Wiecie co? Tu jest ta miedziucha. Ona gdzieś nam tam ucieka. Spróbujemy ją podjąć i będę spadał. Ojcie, widzicie jak fajnie? Patrzcie ile miedzi. Do stukania młotkiem. Ty liść uciekaj. Tyle miedziuszki. Okazało się, że to jest blacha. To nie jest plastik. Myślałem, że to jest wiadro plastikowe. A to jest blacha. Blasysko. O, wyjmiemy je sobie. Elegancja. Patrzcie, jaki kawał blachy. No i dobra. Super. Beczka to była. No. I elegancko. Patrzcie, gościa. Aluminium. A, piękny. A to co to jest? A, miseczka stalowa. Dobra. Jakby atrament. No fajne. SP630. No ta będę, zauważcie, że masę szkła stąd wyjąłem i żaden kałamarz nie wyszedł. Nie? A stare szkło było fajne. No szkoda, że się te butelcyny skończyły. No ale wszystko co dobre szybko się kończy przecież. Dobra moi kochani, trzymajcie się, papapty. Wiecie, że ja nadal stąd nie poszedłem, nie? Patrzcie co odsłoniłem. Tu jest czajniczek na herbatę. Kurde, uszkodzony.
kachla konic. Konic to są chojnice. Ajajajajajajaj, ubity. Patrzcie. Niemiecki. A ja chyba mam od niego ten przykrywadełko. No szkoda, szkoda, że ubity, no ale w końcu dla czegoś tutaj trafił, nie? Kurde. Szkoda. A tu jest jakieś, co to jest, szkło? Też rozbite, dobra. No to jeszcze raz popaty. No i tak, moi kochani, tyle grubego, tyle cienkiego, w zasadzie to jest tego więcej, bo jest tyle cynku, cynk leci od razu do reklamówki z cynkiem, tu sobie wskoczy, dociąży trochę, tyle miedziuszki, miedziuszka leci do wiaderka z miedziuszką, elegancko, aluminium. Tu w zasadzie wszystko już jest aluminiowe, to z jakiegoś starego roweru. To jest do rozbiórki, tu też będzie troszkę koloru, tu też będzie miedziuszka, nie wiem z czego to jest, Fabian pewnie będzie wiedział, tu są jakieś zwoje miedzianej blachy, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, łańcuch bez psa, są podkowy, są jakieś takie, ze szkła wyszło tyle. To jest w ogóle herbapol, tu jest napisane na bakielicie herbapol. To jest chyba po tuszu, bo tusz jest w środku. Taki jakby, no kałamasz to nie był, tak jakby, nie wiem, tusz kreślarski. No nie wiem, jest papryka szczeciński, jeszcze raz pozdrołki. No dobra, zabieram się, bakielit. Nie wiem, czy to wyrzucać, czy nie, tu jest pęknięte. Czy na targ staroci to, no na pewno to jest bardzo stare. Dobra. Nie truje, a tu jest jeszcze mosiądz, troszeczkę z tego to odpadło, bo tu jest, tu są mosiężne te styki, czy jak to tam nazwać. Dobra, trzymajcie się, papaty.